Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Dzień dobry, witam się pięknie. A ja dzisiaj do mojego programu zaprosił bardzo szczególnego gościa. Jest nim burak. Burak, słuchajcie, to jest warzywo bardzo, bardzo cenne w naszej diecie. Jemy rozmaite rzeczy z buraka, bo przeca tarte, zasmażane. A dzisiaj udowodniam wam, że idzie też zrobić maszkę, przystawka i danie główne właśnie z buraka. Burak oprócz tego, że ma mnóstwo witamin z grupy B, to przede wszystkim bardzo dobrze wpływa na nasze jelita. Otóż jak jest trawiony, to bez mała przykleja się do ścianek naszych jelit i potem wszystko, co złe, po zimie wychodzi z nas. Bestusz, jedzcie buraki, a my zaczynamy od maszketu. Do naszej zisty buraczanej potrzebujemy 15 deka cukru, 4 białtka i żółtka, czyli 4 całe jajka, 15 deka masła lub margaryny, 20 deko uważonych buraków, oczywiście obranych ze skóry, 20 deko mąki pszennej, 20 gramów czekolady, czyli 1/5 tabliczki. No i mamy tu płaską łyżeczkę natronu, czyli sody, i płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. To jest wszystko, co potrzebujemy. Bardzo proste, banalne, a przy okazji wcale nie takie drogie. Zacznę od tego, że ubija na sztywno białka, a potem będziemy działać dalej. One oczywiście napowietrzą nasza masa. Białtka ubite, domyślę ich na krój. I teraz słuchajcie, muszę potrzeć te nasze buraczki. Chcę jeszcze powiedzieć, że burak to oczywiście zbawienne warzywo. Przy anemii jest jeden mały minusik buraczków. Otóż uważone buraki dość znacznie podnoszą poziom cukru, stąd też ci, co mają problemy z cukrzycą, muszą troszkę uważać. Ale to jest jeden mały minusik. I teraz tak, mamy tu tarka. Te 20 deko buraków uważonych do miękkości trzymy normalnie, tak jakby my na obiad tarli na oczku jarzynowym, tym grubym. Co spowoduje burak w tej ziście, czyli w tej babce? A to, że będzie dość wilgotno, że będzie smaczno. Buraki są oczywiście same w sobie dość słodkawe, stąd też idealnie nadawają się do ciast. Niektórzy robią też torty z kremami. Ja dzisiaj zrobię taki wariant prosty. Ja jest prosty synek i lubię proste ciasta. I jeszcze jeden. Mamy to. Buraczki są przyrychtowane. I teraz tak. Tłuszcz, masło czy margaryna. Ważne, żeby były w temperaturze pokojowej. Wtedy się lepiej ich ubiją. Do tego cukier. I teraz z tymi samymi widełkami będziemy rozbijać i ucierać tłuszcz. Pomalutku, po jednym żółtku. I teraz słuchajcie, muszę to na chwilkę eno wyłączyć i muszę pokroić drobno ta 1/5 kostki czekolady. Kto chce, to może poczyć. A kto jest bardziej wygodny, po prostu dowo kakao. Do czego by porównać ta moja zista? Troszeczkę w smaku przypomina brownie. Ale brownie się piecze takie prawdziwe, z czekolady, może być też z fasoli. No a jak ktoś chce nazwać to ciasto brownie z buraka, też może. No myślę, że jest ok. I teraz ta pokroto czekolada do naszej masy. Tłuszcz plus żółtka. Będziemy też dodawać w trakcie ucierania te potarte buraczki. Pozwolicie, że se to wyszkrobię. Teraz już też dodam spulchniacze, czyli soda i proszek do pieczenia.
mąka pomalutku będę wtłaczać, a na koniec białka. No i teraz no pomalutku te białtka i ciasto mamy gotowe, żeby go wsadzić do piekarnika. Jakby oczywiście nie powiedział, co tu jest, to by się żody nie kapnął, że to jest ciasto z buraczkami, bo ciężko jest wyczuć. Mam tu przyrychtowano keksówka. No może mam trochę za wielko, ciasto będzie ciut niższe, ale kto powiedział, że one musi być bardzo, bardzo wysokie. One porośnie oczywiście, bo natron zrobi swoje. No i polewa czekoladowo, czyli taki standard, ale ku kawie idealne. Zaraz to wyrówną. Tak. No, mamy to, kochani ludkowie, 170 stopni, 50 minut i zista będzie gotowo. Robiłem jako pierwszo, żeby potem ku kawie była wytęgnęto. A zaraz chytamy się dobrej przystawki zwanej carpaccio. Buraka idzie naprawdę zrobić cuda. Ja dzisiaj przyrychtuję carpaccio, czyli danie wywodzące się z Włoch. Oczywiście prawdziwe carpaccio jest z podmrożonej polędwicy. Ja mam tu upieczone buraki. Mogę to nazwać prawie wegańskie carpaccio, bo ja dodam jeszcze trochę mozzarelle, ale jak ktoś nie chce, nie musi. Buraka najlepszy jest upiec właśnie w takim sreberku. 180 stopni maksymalnie. I przez 2 godziny tego buraka tak musimy trzymać. Wtedy on jest taki fajny, słodkawy. Teraz go delikatnie spróbuję oszkrobać. Czemu pieczony, a nie ważony? A temu, że ten pieczony burak jest taki bardziej delikatny, ma więcej wartości odżywczych, jest ciut słodszy i do carpaccio będzie się nadawał idealnie. Jaki on jest soczysty. W ogóle proponuję Wam, żeby często piec buraki, bo pieczone naprawdę tych wartości mają dużo, dużo więcej. One nie lądują w wodzie, a woda wiadomo jest wylewana. Tu w tym buraku wszystko zostało. I teraz jak tego buraka trzeba ciąć? Trzeba go ciąć bardzo, bardzo cieniutko. Może ktoś to robić na przykład na krajalnicy, albo cieniutko nożem tak jak ja. On też nie może być przepieczony, bo wtedy będzie taki wymemłany. I tak przyrychtowane buraki układamy jeden kole drugiego, zakładamy na talerzu. Na taki talerz to przynajmniej 2 buraki trzeba mieć. No i plasterek fajnie, żeby był w całości. No i jeszcze jeden. Słuchajcie, generalnie carpaccio jak się robi, to powinien być wypełniony cały talerz. Ja chcę dzisiaj tak troszkę inaczej. O, na środek teraz dam rucola, tak nie za dużo, żeby delikatnie wypełnić. I teraz co my będziemy robić z tymi burakami? Tu właściwie nie ma jakiejś wielkiej filozofii, bo tego buraka trzeba przede wszystkim skropić oliwą z oliwek i mogę też polać jak najbardziej ta rukola delikatnie. Teraz octem balsamicznym. Krem balsamiczny byłby za tęgi po buraku. To jest zamiast, słuchajcie, cytryny. Zamiast octu, ocet balsamiczny bardzo dobrze się komponuje z burakami, a w szczególności pieczonymi. Teraz oczywiście trzeba to przyprawić. Ja proponuję kozie radka, imbir suszony. Tak naprawdę te przyprawy tu grają cało, robią całą robotę. Sól, bo burak nie był solony. Orzechy włoskie. Delikatnie przesiekam.
Oczywiście każdy może carpaccio zrobić po swojemu. Jedni lubią z kozim serem. O, ja bardzo lubię czarnuszka. No i jeszcze, co mi zostało? Podszyć naszej mozzarelle. Nie za dużo. Mozzarella domy bardziej na nasza rucola i tak bardzo mało tu właśnie po buraku. No i praktycznie nasze carpaccio jest gotowe. One teraz może postać, nic się z nim nie dzieje. Możecie sobie na przykład takie carpaccio zrobić prędzej, niż przyjdą znajomi. Z przypraw nic więcej bych tam nie dodawał, bo przedobrzyć idzie raz, dwa. No chyba, że ktoś bardzo lubi właśnie kozie sery, to tu twardy, dojrzewający kozi ser pasowałby też idealnie. Proste, banalne, a bardzo wykwintne. Najbardziej znanym daniem z buraków jest oczywiście barszcz. Ale Jodrzek w swoim życiu roztomań te barszcze i powiem szczerze, barszcz kole barszczu nikiedy nie stał. Żeby zrobić bardzo dobry barszcz, potrzebujemy kilo buraków, jeden por, dwie marchewki, pietruszka, seler, połówka, spolona cebula, dużo czosnku, kość wędzono, jabłka winne, kwaśne, majeranek, korzeni, listek, ziele. No i ważna sprawa, odpowiedni zakwas buraczany. Ja tu mam ukiszone buraki. Choć powiem szczerze, na samych kiszonych burakach ten barszczyk jest taki cienkawy, bez to, że ja lubię tak cyknąć troszeczkę na dodatek koncentratu buraczanego. Ważna sprawa, żeby potem wszystko się to nie ważyło już po wlociu tych dwóch cieczy, bo barszcz straci kolor. No i przed co oczywiście spola cebula. Niech się poli. Kość wciepujemy do garnka z zimną wodą. Listek i ziele tu zaraz też dołożę. Ze 2-3 listki. No i pora kulek ziela angielskiego. To jest obowiązkowe. Wywar na barszcz musi być bardzo intensywny. Musi być smaczny. Nie proponuję zaraz dodawać soli. Niech warzywa puszczą to, co mają dobre. Ciepiemy do środka. Pietruszka, marchewka, seler, czyli tak, jakbyśmy ważyli rosół. Przynajmniej 8 ząbków czosnku. Reszta zostawia, bo jeszcze będzie potrzebny. No i buraki. Pamiętajcie, że tej wody nie może tu być za dużo. To, co mi się tu wyważy, potem uzupełnimy oczywiście koncentratem. To musi być treściwe, konkretne. I jeszcze jedna rzecz. Ja zawsze jak ważę barszcz, to do dowu kwaśne jabłka. O tej porze, no wiadomo, z tymi jabłkami bywa różnie. Co one powodują? Że nasz barszcz ma taki winny smak. Dwa jabłuszka spokojnie możecie dać, a jak ktoś jest mu szkoda dać jabłka, to może na przykład oszkrobać i dać same oszkrabiny, a jabłko potrzeć, dać dzieciom, czy wykorzystać do ciasta. Chodzi o to, że to jabłko zostawia taki ciekawy posmak. No i to teraz musi pomalutku pykać. Solić będziemy dopiero, jak to wszystko puści. No i cebulka pięknie spolono. O, już się prawie mi tu nic nie mieści, ale to wszystko jak puści, to oczywiście swoje soki oddo i wywar będzie cudowny. Do barszczu najlepsze pasują krokieciki i takie dzisiaj zrobimy. Będą robione troszkę inaczej, według pomysłu siostry Anastazji, którą bardzo serdecznie pozdrawiam z klasztoru w Czarnowąsach koło Opola. A my musimy teraz do naszych krokietów zrobić farsz. Wiadomo, że jak pieczarka, musi być też cebula. I pieczarki będziemy trzyć, a nie kroć. One muszą być bardzo, bardzo drobne. One muszą dość fest być odparowane. No i potem połączone z mozzarellą, która wszystko będzie trzymała, że tak powiem, w ryzach. No i oczywiście do smak. Masło na patelnia, cebula,
Słuchajcie, wonio tu, tak jak zawsze woniało na weselach, już na sam koniec, jak się ważył barszcz. To był taki akcent, że pomału wesele zbliża się ku końcowi, a barszczyk jest zdrowy, jest pożywny, no i komu nie smakuje. No to trzymy nasze pieczarki. Oczko jarzynowe, pieczarki umyte, nie muszą być obierane. Trzymy ich po prostu na tym oczku. I tam wszystko trzeba razem z tymi nóżkami. Ktoś kiedyś powiedział, że pieczarki nie mają żadnych wartości odżywczych. Otóż mają witaminy z grupy B, a dokładnie najwięcej, jak się nie mylę, to jest B6. Pieczarki podczyte i możemy ich ciepać na fajno już cebulka, która się zeszkryła. Pieczarek mam tak pół kilo. Wiadomo, że one puszczą wodę, to się skirkną, jak ja to godzę. I będzie ich dużo, dużo mniej. Lekko osolimy. Pamiętajcie, że farsz musi bardziej być słony i pikantny, ale ja to dycki powtarzam. No ale lepszy powtórzyć niż zapomnieć. I smażymy. Do pieczarek se przyrychtuję tak ze 2-3 ząbki czosnku, a 3 ząbki potem jeszcze dociepnemy do barszczyku na sam koniec, żeby tak jeszcze zaromatyzować ta nasza zupa. Słuchajcie, proste rzeczy są najlepsze. Dobry krokiet z dobrym barszczem. To jest taka klasyka, ale ta klasyka może być dobrze zrobiona albo spartaczona. Ja postaram się, żeby było bardzo dobrze. Nie trzeba tłuszczu dodawać, bo tak jak godzą, pieczarka ma bardzo dużo wody. Pieczarki bardzo dobrze mi odparowały. Przeciepnę sobie ich do tej samej miski, w której były surowe. Po co marasić i po co myć, jak to jest ten sam produkt. Do tego, kochani, posiekany czosnek, czy ząbki, korzeni, dość dużo. To musi być wyraziste. Jeszcze domy soli. Przeferlomy. I teraz posiekam tu dość dużo natki pietruszki i muszę to trochę przechłodzić, niż dodam tu mozzarellę, bo wtedy by mi się to za fez rozpuściło. I pietruszka siekamy. Tej pietruszki to tak symbolicznie, żeby tam coś zielonego grało, a przy okazji też smak pietruszka zostawi. To mam jakoś dzisiaj pietruszka gigant, natka pietruszki. Liście są przeogromne. Jaki kucharz tak o pietruszka. Troszkę witaminy C na pewno się przyda. To są takie niuansiki żywieniowe, ale powiem wam szczerze, od tego dużo zależy, czy nasz organizm ma z czego czerpać, czy nie. Mamy posiekane do naszej misy. Tak. No i teraz pomalutku mogę sobie już trzyć mozzarella. Powiem wam szczerze, czemu mozzarella, a nie żółty ser. Ja nie mam nic do żółtego sera. Natomiast mozzarella dużo lepiej się zachowuje w krokietach, bo cudownie się rozpuszcza, jest miękkuśko, nie robi się twardo i nawet jak te krokiety wam postoją na stole, to ten farsz w środku będzie taki cały czas mięciutki, delikatny. A taki, że chcemy, żeby był. Ser żółty ma to do tego, że lubi twardnieć. Proponuję tak na pół kilo tych pieczarek 20 deko mozzarelle. Mozzarelle taki do czycia. Albo idzie kupić już potartą. Mozzarella teraz ląduje w naszym farszu, a właściwie ona będzie farszem, tej misie. Zaraz to połączymy. No i możemy drążyć nasze kajzerki. Bo na pewno sztaunujecie, czemu ja dzisiaj nie robię naleśników. A to wszystko dzięki siostrze Anastazji, która powiedziała: chłopie, kaj ty będziesz robić tam naleśniki. Kup se kajzerka. Bierzecie ta kajzerka. Ciachocie ją bez pół. Palec. I drążycie.
Drążycie tak, żeby było jak najwięcej w środku miejsca na filąg. Możecie zaangażować bajtle, niech się dubią mnie i drążymy dalej. Także powiem wam, że dobrze jeździ po tych klasztorach, bo człowiek nie roz szprymy pochy, to i nauczy się ciekawych rzeczy, po co się tropić, nie? A do tych, którzy nie wiedzą, o czym ja godom, to zapraszam bardzo serdecznie na klasztorne smaki według Remigiusza Rączki. Tam są bardzo ciekawe rzeczy i miejsca. Co teraz z tymi rzemłami zrobić? Słuchajcie, lejemy mleko do miski. Wciepujemy ta rzemła na chwilkę. Nie może być za długo, żeby ona tak zafez nie nasiąkła. Wyciągamy. No patrzcie, co za niepokorno. Muszę to zrobić. I teraz bierzemy farsz do środka. O, właśnie tak. Wciskamy ten farsz. Zasklepiamy to w taki sposób, żeby z tego się zrobił taki a la de volaille. Czyli ciepiemy do mleka. Mleka tak nie za dużo, oczywiście do środka, bo kajzerka jest fez miękko, więc trzeba to robić sprytnie. No i teraz do środka bierzemy to w taki sposób, robimy sobie dziura. Teraz to musimy opanierować standardowo do jajka, do bułki tartej. Ważna sprawa, że jak wciepujecie do bułki tartej, to jest ten moment, żeby jeszcze poformować tego krokieta, nadać mu odpowiedni kształt. On ma być taki właśnie podłużny. No i spróbujemy wciepać jednego. Czy tłuszcz już odpowiednio nagrzoty? Ja... Pamiętajcie o tym, że jak smażycie, to najlepiej w głębokim tłuszczu, bo wtedy krokiety są równomiernie usmażone i mają cudowny złocisty kolor w każdym swoim punkcie. I już teraz będziemy cedzić nasz barszczyk, bo krokiety dochodzą, ostatnie sztuki. No, naprawdę dobrze wonio. Myślę, że to będzie prędzej tak. I do naszego wywaru teraz czosnek ze 2-3 ząbki, korzeni, żeby to było pikantne, rozeczyć łyżeczka majeranku, koncentratu tak ćwiartka szklonki i dużo zakwasu kiszonego Samozdrowi. I teraz to słuchajcie podgrzewamy, ale nie może się to zaważyć, czyli zagotować, bo barszcz straci oczywiście swój cudowny kolor. Przefyrlą, jest piękny kolorek, zaraz sprawdza smak. To jest to. Delikatnie to podgrzejemy, żeby było gorące. Krokiety nam dądą i będziemy mogli w końcu jeść. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jak widzicie, z buraka idzie zrobić prawdziwe cuda. Barszczyk już na mnie czeka. Krokiety godają same za siebie. Jakże się tak podziwał, nie ma gańby. No i zista, ja im już też polewą szokoladową polą, do tego dżem z czarnej porzeczki, lekko, żeby przykwasić. I takie rzeczy możecie sobie zrobić. Wcale nie trudne, wcale nie drogie, a fez dobre. Korzystajcie z moich inspiracji, jak wam się to podoba. A jo, już se teraz przybliża krokiecika. Jak to chrupie. No i oczywiście pyszne. Barszczyk ku zdrowotności, kochani ludkowie. Wszystko, co dzisiaj rychtowo, znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. No i posyłajcie fotki, bądźcie z nami na naszym Facebooku. Trzymajcie się, pysk. Rączka gotuje.